Robert, chciałem, żebyś opowiedział nam o planach na okres przygotowawczy, bo wiem, że są ciekawe. Już jesteśmy w tych przygotowaniach od 3 tygodni. Trzeci mikrocykl tygodniowy. Na pewno się charakter zmienił pracy, ponieważ 2 pierwsze mikrocykle były skierowane na pracę w przemianach tlenowych. Siła lokalna, teraz już weszliśmy w przemiany beztlenowe, ponad progiem tlenowym pracujemy, więc już dzisiaj też ten charakter tego treningu był bardziej intensywny, co było zauważalne. I tak będziemy pracować teraz przez najbliższe 2 tygodnie, czyli 2 mikrocykle do zgrupowania. I na zgrupowaniu już znowu też się zmieni charakter pracy, już będziemy więcej w beztlenie trenować, już ta najcięższa praca, ale to dopiero za 2 tygodnie, można powiedzieć, i jesteśmy w pełni tutaj w rytmie tego naszych planów przygotowawczych. W tym ten okres jest przeplatany grami sparingowymi. Czasami tak się zdarza, jak i ostatni nasz sparing, ale myślę, że te obciążenia się nawarstwiają, więc nie ma świeżości. Tutaj akurat nie ma prawa być, a to są jednostki treningowe, to jest też rodzaj treningu, więc poczekajmy do ligi z wynikami, bo tutaj my dzisiaj pracujemy nad tym, żeby być wydolnym, żeby być silnym, żeby wytrzymywać całe spotkania. Dobrze, wyjeżdżacie na sparing, na zgrupowanie 6 lutego, to jest zgrupowanie 7-dniowe? Tak. Czy planujecie jakieś mecze sparingowe w tym czasie? Przebywamy tam 7 dni na zgrupowaniu w Żaganiu, mamy dobre warunki bytowe, sportowe odnośnie boiska, hali, siłowni. Rozegramy, można powiedzieć, w okresie zgrupowania 3 sparingi. Tutaj na wyjeździe w okolicach Wałbrzycha, nie wiem, czy to będzie Dzierżoniu, Wałbrzych, rozegramy z Sołą Oświęcim. Następnie mamy mecz w środku tygodnia, w środę z Szprotawią Szprotawa i na koniec zgrupowania z niemieckim zespołem z Kierszow. Wracacie do Wałbrzycha i to już jest taki okres czysto przedstartowy, Tam już na pewno w tym okresie będziemy dużo poświęcali nad taktyką, nad grą, nad tym, co będziemy chcieli działać na boisku. Ostatni tydzień to jest już kosmetyka i odpoczynek przed ligą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Gol! Mati! Tu musisz mieć piłkę, bo zaraz ona ucieknie.